Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Display Lima. Zaczynamy kolejny odcineczek z gry Retreat to NN. Oczywiście ostatnio sobie zakończyliśmy troszeczkę w innym miejscu. Dzisiaj zaczynamy też w innym. Ponieważ muszę się wytłumaczyć, sprawa wyglądała tak, że nagrywałem dla was odcinek i niestety mi się cały jakby zapis nie zapisał, a niestety sobie nie zrobiłem backupa save'a, więc na ten moment zaczynamy troszeczkę dalej niż byliśmy. No ale myślę, że to nie ma problemu. Troszeczkę sobie tu pochodzimy, pozwiedzamy dzisiaj jeszcze. Myślę, że nie będzie to dla was jakimś takim problemem. Miejmy nadzieję, że to wam nie przeszkadza. Ja tutaj zakończyłem już nagrywanie tego, co nie będziecie widzieć niestety, w takiej ładnej jaskini obsydianu. My sobie tutaj pozbieramy ten obsydian, bo troszeczkę nam to na pewno trzeba będzie, tego obsydianu. Oczywiście zrobiłem sobie też dużo jedzenia, bo jednak można było na ognisku jakby napiec sobie jedzonko ze zwierząt. Widziałem też, że tutaj są wilki, więc wilki też nam się udało zabić. Wilk to jest chyba na 3 strzały. Więc może na tym odcinku też nam się uda, jeszcze trafimy na jakiegoś wilka. Więc będziecie mieć przyjemność zobaczyć, jak to się zabija takiego wilka. No, na ten moment to troszeczkę pozwiedzałem sobie ten biom i tak samo znalazłem jakby jedną już ruinę, więc jeszcze dwie i na pewno nam się odblokuje kolejny biom. Mam nadzieję taką. No, ale ten biom na ten moment jest super, super sprawą. Tutaj z tej jaskini bardzo fajnie wygląda. Nie wiem, czy wy też to tak widzicie, ładnie jak ja. Więc naprawdę jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Dowiedziałem się też, że kokosy dają jednak wodę, ale trzeba je rozłupać. Rozłupujemy je też właśnie tą quantum kontrolą. Także jakby ktoś nie wiedział, to można quantum kontrolą rozłupać kokosa i on wtedy też nam daje nam jakby wodę, także daje też wodę i też można go później zjeść, więc on jest taki dosyć powszechny. Ja sobie tutaj pochodzę, pozwiedzam, widzę, że tutaj jeszcze jakiś kwiateczek jest, różowy, więc bardzo fajnie, ten kwiateczek nam się na pewno przyda. Co do wody, to tak jak mówię, no ciężko, na ten moment trochę ta woda za szybko spada według mnie, no i za mało jej daje, bo jednak ten deszcz też nie pada jak powinien. Nie wiem, widzieliście tego węża? No wąż, powiem wam, jest hardkorowy, ale trzeba go się pozbyć, nie? Zginął? Nie, nie, nawet nie dostał. Patrzcie, 2 strzały, a wąż... No nie, no co to? Co tu z tymi strzałami? Co tu się dzieje? O, teraz dopiero, patrzcie. Gdzieś 2 strzały w ogóle... A, nie trafiły go, gdzieś przed nim skałę zanurkowały. No, to tak z tym celowaniem tutaj też jest według mnie dosyć ciężko. No ale widzicie, no wąż pada na 1 strzałę, no ale zanim przycelowaliśmy, to jednak 3 potrzebowaliśmy strzały, dlatego lepiej mieć więcej. No ja mam na ten moment 10 strzał, na niedźwiedzia nie jestem gotowy nadal, na wilka już spokojnie, ale mówię, na niedźwiedzia nie. My sobie tu chodzimy, nadal zwiedzamy, widzę, że tam coś chodzi. Mam nadzieję, że to nie chodzi jakiś wilk, tylko jakiś dzik, chociaż tu chyba dzików nie ma w tym biomie, przynajmniej ja nie widziałem. Dobrze, my sobie zwiedzamy. A to chyba był indyk, tak, to był indyk. Okej, fajnie. Będziemy też musieli zwracać uwagę na tą wodę, bo jednak nam życie spada mimo wszystko. Jeśli mamy jedzenie i wodę troszeczkę niżej, to nam życie zaczyna lecieć. W dół też. No, ale mam nadzieję, że to sobie jakoś tam pojemy, popijemy. Właśnie w sumie mógłbym już nawet teraz sobie podjeść i popić. Tylko czy ja coś mam? Na pewno mam jeden kokos. I może tak sobie zjemy samego kokosa, bo on dodaje... Okej, sam kokos dodaje tylko jedzonko, a zwykły kokos, jak sobie go upuścimy, to będziemy go mogli sobie rozłupać. To co wam mówiłem przed chwilką. Kokos, quantum kontrola i on jest na pół, prawda? I wtedy sobie możemy z niego jakby napić się wody, a przy okazji zabrać sobie do jedzonka, więc fajnie. Więc na ten moment nie cierpimy, ale nie mamy żadnej wody już, więc też trzeba będzie już na to uważać. Deszcz nie pada. Nie wiem, nie patrzyłem na to, czy to jakimś wiadrem można wodę nazbierać i ją zagotować. To by było spoko akurat sprawą. Czy do jakiegoś bukłaku. Niby w bukłaku mam wodę, bo mam to w inwentory ten bukłak taki.
Gdzieś to tu miałem, ale na ten moment, jak wiecie, no nie można z tego wody pić. Dobrze, tu widzę, że moglibyśmy gdzieś jeszcze wyjść wyżej, to ja sobie wyjdę tutaj wyżej. Powiem wam, że ta gra jest bardzo ładna, bardzo fajna, te drzewa, te sekwoje, wszystkie to naprawdę są świetnie, świetnie tutaj zrobione, świetnie odwzorowane. Na ten moment tylko żałuję, że nie można tych drzew ścinać, prawda? Bo te drzewa dużo by dawały, dużo by fajnie by wyglądało, jakby takie wielkie drzewo gdzieś tam zaczęło lecieć, albo jakby nawet to drzewo miało, powiedzmy, swój powiedzmy swoją żywotność, i na przykład jedno drzewo byśmy mogli ścinać dosyć długo i po jakimś czasie dopiero ono by się, wiecie, było ścięte, nie? Byśmy mogli sobie długo z niego pozyskiwać te kłody, czy jakieś właśnie wycinki, korę i tak dalej. To by było bardzo fajnie, nie? No tak, no bo jak widzicie na przykład, no to drzewo tutaj jest mega, mega, mega duże, nie? Świetne, świetne, duże drzewo. Więc zanim ja bym sam to ściął, to pewnie minęłyby lata, ale wiecie. Ale tak jakoś mogłoby to działać. Na ten moment zbieramy tylko i wyłącznie patyki leżące na ziemi. No to dla mnie to jest tak trochę słabiej, bo będąc przyzwyczajony do survivali, to jednak tam się ścina i drzewa, i takie rzeczy inne się robi, prawda? Widzę, że chyba się ściemnia powoli, albo wszedłem w jakiś cień. Dobrze, ale widzę, że tu na tym, że tutaj nic nie ma. Także idziemy dalej zwiedzać. No, już jedno znalazłem, ruiny, więc trzeba znaleźć jeszcze dwie ruiny. I tak się zastanawiam, gdzie. Nie wiem, ten biom zimowy, co tam widać w oddali, to chyba jeszcze do niego nie możemy wejść. O, widzę, że tu jest dużo grzybów. Grzyby nam się przydadzą, bo z grzybów chyba można robić jakąś zupkę fajną. Dobrze, ta trawka też nam się przyda. No, tu trzeba wszystko zbierać, to co się widzi, bo tak jak mówię, no nie można tu tak jakoś zabierać tych. O, już mam inwentory full, czyli już się nie nazbieramy za dużo. No to troszeczkę słabo. No trzeba coś. O, panie, tu widzę niedźwiedzia i niedźwiedź broni dużo. Dużo jakby. To jest, już wam mówię, co to jest. To jest glina. Więc niedźwiedź blokuje glinę. O, widzę, że to liście możemy zbierać nadal. No niedźwiedź stoi przy glinie, więc no jeszcze ten obsydian jest tam na górze. Nie wiem jak go zebrać na ten moment, ten obsydian tam na samej górze. No trochę słabo. Ciekawe gdzie te ruiny. Tam u góry chyba ruin nie ma. Tam chyba do góry nie można wejść. Z tego co widzę. Ostatnio też mi się zdarzyło właśnie zablokować między drzewami. I też to był taki bug w grze, że jak się wejdzie między jakieś drzewa, to można się zablokować, już się nie da wyjść niestety. Też trzeba sobie wczytywać, także to też trzeba mieć na uwadze, że ta gra jednak jest w tym wczesnym dostępie, to jednak trzeba mieć to na uwadze, prawda? Dobrze, tu już jest zebrane. Mamy tak ładnie zielono. Moglibyśmy chwilę pomedytować. W ogóle widzę, że nam się kończy. Znaczy jedzenie chyba mam, ale kończy nam się woda powoli. Więc idzie też noc chyba. Bo już chłodno się zaczyna robić z tych wszystkich wskazówek, widzę. Więc jak idzie noc, to nie jest za fajnie. Pasowałoby nam się do domku wrócić któregoś i sobie przespać się noc, albo po prostu zrobić tak, żebyśmy mieli trochę więcej wody, jedzenia. No bo jednak to jest nam potrzebne, żeby przeżyć następny dzień. Tak samo jak ta medytacja, prawda? Bo medytacja też jest nam tutaj potrzebna, żeby przeżyć ten dzień. Jak medytacja spadnie do zera, to też nam życie zaczyna spadać. Także to też musimy mieć na uwadze. Sobie tutaj dzisiaj pewnie zrobimy taki odcinek bardziej eksplorujący, zwiedzający. Będziemy poznawać ten biom. Może mniej będziemy budować tego wszystkiego, ale na pewno będziemy eksplorować. Dobrze, nasz duch już odnowiony, nasza wiara odnowiona, więc możemy sobie lecieć dalej. Tylko oczywiście łuk do ręki, bo wiecie, łuk jednak jest spoko sprawą. No bo on tutaj troszkę nam pomaga, nie? Widzę, że tutaj naprawdę, naprawdę, naprawdę się ściemnia. Dobrze. Co ja mógłbym tutaj zrobić? Mógłbym się wrócić do poprzedniego biomu naszego. O ile damy radę się wrócić przed tym ściemnieniem się. Może w końcu gdzieś tam u nas deszcz popadał, bo jakby u nas deszcz popadał, to byśmy mieli tą wodę. Widzę, że i jedzenie, i woda, i tak jak mówiłem, już nam zaczęło życie spadać, także inventory full, także no trochę słabo, bo gliny nie zebrałem teraz.
Dobrze, ja sobie podjem, bo trzeba, bo już noc idzie, wy też może nie będziecie widzieć za bardzo, ale jak mówię, ja mam ugotowane dużo tego mięsa, więc ja sobie troszkę mięska podjem, ale wodę, samą wodę też nam trzeba. Wiecie, nie chciałbym pić z rzeki, z kałuży, bo czuję, że to by było spowodowane tym, że na ten moment byśmy dostali jakieś patogeny, a chciałbym tego uniknąć. I zobaczyć, czy u nas na przykład nie ma w na naszym pierwszym biomie, tam gdzie się budowaliśmy, czy tam nie ma przypadkiem czegoś na ten moment do wypicia. Tylko że jest mega ciemno teraz tu, a no dosłownie nie widzę, gdzie idę, nie wiem jak wy, ale ja powiem wam, przyznam szczerze, że no nie widzę, gdzie idę. Więc czuję mi się, że będę musiał wybudować sobie jednak. Trzeba będzie się napić jednak z kałuży i trzeba będzie jednak sobie wybudować domek, bo przyznam szczerze, że jest bardzo ciemno. Chyba można jakąś pochodnię zrobić, zaraz popatrzę, czy mogę jakąś pochodnię skraftować. Flaga. Tu na ten moment nie widzę. Huntingu jest jakaś pochodnia? Nie ma. No na ten moment nie ma chyba żadnej pochodni do kraftowania, więc tak troszkę słabo. Dobrze, tutaj jest chyba woda, więc ja się z niej napiję. A mam nadzieję, że można z niej pić. Można. I mam nadzieję, że to będzie czysta woda, że nie dostaniemy jakichś patogenów, bo będziemy biegać. A nie wiem, czy noc byśmy przetrwali z patogenami. A właśnie, dostaliśmy patogeny. To jest coś, czego nie chciałem dostać. Bo nie wiem, jak będzie wyglądać po nocy, prawda? Ale to sobie sprawdzimy. No najwyżej będziemy wczytywać znowu. Wybudujemy sobie ten shelter basicowy. No i okej, no i tu będziemy na ten moment spać, prawda? Tak, tu się śpi. No i jeszcze jest pająk. Ten pająk oznacza, że jakby dostajemy też. Coś nas w nocy ugryzło i dostajemy też poza samymi patogenami, dostajemy też jakby jad, prawda? Także jak widzicie, mamy dwie ikonki, także no musimy się śpieszyć mega, żeby iść się wyleczyć z dwóch rzeczy. Także mimo wszystko, że nie ugryzł nas żaden wąż, to oznacza, że jeśli się pojawiła taki obrazek z pająkiem, to oznacza, że nas już coś ugryzło i już też coś nas zatruło, więc no musimy gonić. No, na ten moment dwie rzeczy nas bardzo gryzą. A ja mam nadzieję, że to jest biom tamten, który my wychodzimy. Chociaż widzę, że tam jest domek. No mam nadzieję, że to jest. O, że idę w dobrą stronę. O tak powiem. Bo coś czuję, że nie idę w dobrą stronę. Ale mógłbym tutaj sobie też wybudować ognisko. Bo ono też dużo daje, ale też trzeba byłoby garnek wybudować. Bo jednak samo ognisko nic nie daje bez garnka. Bo żeby wybudować garnek cooking pot, na szczęście mam wszystko, to super, to ja się tutaj wyleczę nawet. Wiem, że tak na środku buduję gdzieś w lesie. No ale niestety nie możemy się jakby budować, tworzyć tych naszych potionków takich na patogeny czy na jad bez właśnie bez garnka, nie? Ale dobra, jak ja się tu wyleczę, to już będzie fajnie. To już będziemy i trochę najedzeni, i trochę napici. Więc będziemy mogli dalej zwiedzać. Czuję, że to jest jednak ten biom drugi. A że tam mogliśmy się udać do naszego domku. Okej. No ale żeby to tak nie przeciągać, to tutaj sobie wyleczymy się. A już mamy pół życia, jak widzicie. Więc się wyleczymy i coś troszkę podjemy, to nam trochę życie wskoczy. No i ten. Dobra, jedna rzecz wyleczona, a druga antivenom też mamy na to rzeczy, także spoko, także sobie też wyleczymy. No i super, że sobie wyleczyliśmy te rzeczy. Nie wiem, czy można mięso tutaj gotować. Chyba można przy okazji, jak sobie na ognisko damy, tak. Super. Myślałem, że nie można, ale to jest cooking pot, a tu niżej, jak sobie ciśniemy, to jest ognisko. I możemy też mięso dawać, żeby ono się usmażyło. Więc jest super jest. Myślałem, że tak nie można, jak już sobie wybudujemy garnuszek. Dobrze, to zjedliśmy. Moglibyśmy sobie zrobić jeszcze śniadanko, bo mamy dwa jajka, jeden ziemniak, jedne grzyby. Ono nam podnosi 50% życia.
i leczy nas, tak? Troszeczkę. Także no nie jest źle. Zupę moglibyśmy sobie też zrobić z grzybów. O, zupa z grzybów jest jak najbardziej dla mnie. Mięsko sobie weźmiemy, nie? I jeszcze jedno sobie ugotujemy mięsko, bo mięsko mamy, to możemy. Ono się nie psuje, z tego co zauważyłem. Więc jak widzicie, no bardzo się zaopatrzymy. Tutaj zupka, wszystko będzie pięknie. Troszkę zupka długo się gotuje. Ale to nie jest źle, nie? Zupka na, wiecie, 16%. Mięsko już za chwilę. Mięso bardzo szybko idzie. Także mięsko jest ok. No ważne, żeby nas nie zaatakował jakiś niedźwiadek polarny, czy jaki tutaj brunatny występuje. Ja sobie na ten moment może jednak wybuduję ten domek, bo ten domek... No, kamień nam trzeba jeden, ok. Gdzieś tu znajdziemy zaraz jakiś kamień, bo... No, bo ten domek jednak jest potrzebny, co chwilę możemy się tam gdzieś zapisać tą grę i wiecie, i nie będziemy tracić tego postępu, bo jakbym teraz zginął, to wiecie, to znowu musiałbym gdzieś tam biec z jakiegoś kawałka, no ale nie widzę w ogóle kamieni. A jak zwykle, jak człowiek czegoś potrzebuje, to jak zwykle tego nie ma. Aby jeden kamień nie mógł znaleźć, jest, okej, dobra, są też pióra, pióra są fajne, bo się przydają do robienia strzał. Dobra, jest też drugi kamień i są też patyczki. Okej, wydaje mi się, że tam zupka już nam się też zrobiła grzybowa. I są też te niebieskie kamienie, niebieskie kwiatki kolce, jak pamiętacie z poprzedniego. Także te drzewa, no mi się mega podobają, nie wiem jak wam, ale no super, według mnie, no popatrzcie, tutaj taki mech zarasta. To drzewo jest też takie mega wysokie, no bardzo świetne, świetne są zrobione. Dobrze, czy zupka się ugotowała? Jeszcze nie. Okej, to jeszcze sobie chwilkę poczekamy. Zdrowie nam już się odzyskuje, bo już jesteśmy pojedzeni i popici. My mieliśmy sobie wybudować shelter nasz. Im więcej ich teraz tu postawimy, to jak będziemy się, wiecie, przechadzać kiedyś jeszcze, to po prostu będziemy mieli... natrafimy na taki i będziemy po prostu mieli tak w kilku miejscach, nie? Że może nam to pomoże. Może nam to pomoże. Pomoże kiedyś. Dobrze, zupka jest gotowa. Zupkę podjedźmy. Popatrzcie jak ładnie. Zupka pięknie, ładnie. Dobrze, zgasimy sobie to ognisko. Więc super, ognisko zgaszone. Niech się nie pali, niech się nie wytraca. A my lecimy dalej. Mamy grę zapisaną. Jesteśmy pojedzeni, popici. No wszystko jest idealnie, prawda? Na patogeny tam te niebieskie kwiatki zbieramy w razie W. Więc super. Szkoda tylko, że się właśnie nie zapisuje, nie pokazują na minimapie te właśnie sheltery, basiki. No tak się w ogóle zastanawiałem, czy jak śpimy i nam ten pająk wychodzi na obrazku, który nas zaraża, czy jak sobie będziemy spać w domu, już nie w takim shelterze, wiecie, na ziemi. O, tu jest niedźwiedź, dobra. Fajnie, że go zobaczyłem. W takim shelterze już nie na ziemi, tylko w domu, jak sobie wybudujemy swój domek. To czy też będziemy takie coś dostawać? Tak się zastanawiałem, to też bym sobie gdzieś, jak ktoś wie, to niech powie pod komentarzami. Może akurat dowiem się coś ciekawego, interesującego, jeśli ktoś tutaj coś wie, prawda? Na ten temat. Także zapraszam komentować. Zapraszam też do subskrypcji, jak ktoś nie subskrybował. O, widzę, że tu jest duże poroże. No to powiem, że takie cudo, to ja bym sobie zapolował na takiego łosia. Ale ten łosio tak trochę ucieka. Nie fajnie, ale kamienie to przynajmniej są. Pióra, kamienie, to wszystko nam się przyda. Dobrze, co ja tu widziałem? Tu widziałem jakieś owoce. A, i tu jest wilk, jakbyście widzieli. Popatrzcie, tu jest jeden wilk, więc ja sobie w niego strzelę. On wytrzymuje chyba 3 strzały, ale na raz nam zabiera chyba pół życia, jak nas ugryzie, więc... Ale dobrze, ale 3 strzały na wilka schodzi. Czyli już zabrałem 10, dobrze. I z wilka dostajemy futro. Także to też jest fajna sprawa, że nie dostajemy z wilka mięsa, ale dostajemy futro. No, to futro jeszcze nie wiem tam do czego się wykorzystuje, ale na pewno gdzieś z czasem będziemy. Mam nadzieję, że będziemy wykorzystywać to do jakiegoś tego, do jakiegoś, wiecie, zrobienia odzienia jakiegoś właśnie na te zimowe biomy, żebyśmy nie marzli czy coś. To by było akurat fajne, fajna mechanika by była, żeby zrobić sobie odzienie z futra. Dobrze, czy my tu byliśmy? Tu chyba nie byliśmy, prawda? Ale tu chyba nic nie ma, jak się pod górę podchodzi. Chociaż może.
No to tak dziwnie do góry tutaj idzie i wiecie, jak gdzieś idzie dziwnie do góry, to na ogół warto to sprawdzić. Dobrze, wody jeszcze mamy. Aha, tutaj się tylko chyba odnawia. O, jest jeszcze kwiateczek. Te niebieskie są bardzo cenne, kwiatki dla nas, ale tu w ogóle widzę dużo kwiatków. To kwiatki, pamiętajcie, zawsze trzeba zbierać. Wszystkie fiołki trzeba wyzbierać. Tu jest widać ogromna góra. I miejsce do medytowania na ten moment nam nie jest potrzebne. Patyczki, patyczki do zapalniczki, jak to się mówi, i jedziemy dalej. Co my na ten moment szukamy? Na ten moment szukam sobie tych ruin i przy okazji zwiedzam ten biom, bo tak staram się go zapamiętywać, zwiedzać, robić jakąś tam mapę w umyśle swoim. No i zbierać te owoce, bo to wszystko się nam przydaje, to wszystko nam daje, wiecie, życie. Dobrze, gdzie my szliśmy? Tutaj to pójdziemy sobie tam, tak? Bo tam chyba biegał ten. Tam gdzieś ten wariat biegał z porożem, nie? Dobrze, to chyba kwiatka widziałem gdzieś. Czy ja tu widziałem kwiatka? Tak, tu widziałem kwiatka. Dobra. Okej. Kamyczek kolejny. Kamyczek się przyda. I lecimy tam, tak? Dobrze. Tu jest nasz domek, więc nasz domek sobie na razie odpuścimy. A my lecimy tutaj, w tę stronę gdzieś. Króliki też bardzo uciekają przed nami. Widzę, że ten biom tutaj zawraca. Okej. Tutaj nic nie ma, bo tu nie ma ścieżki, więc my na ten moment pójdziemy w tą stronę. Wiecie, ja już troszeczkę tutaj kojarzę mimo wszystko, ale nadal, wiecie, to jest chyba większy ten biom niż tamten poprzedni, bo tak mi się wydaje, że dużo dłużej tu chodzę. Dużo dłużej mi tu zajmuje cokolwiek znalezienie i. Coś tu szumi. To tu tak szumi. Nie chciałbym się naciąć na niedźwiedzia, wiecie. Albo jakiegoś węża, bo to też. Ani niedźwiedź, ani wąż nie są. Nie należą do sympatycznych zwierząt. I szkoda by mi było naciąć się na takie właśnie zwierzęta teraz, bo znowu bym musiał robić, wiecie. Jak na węża, to znowu na jad miksturę. Jak na niedźwiedzia, to na pewno byśmy zginęli. Więc troszeczkę słabo. No ale idziemy. I wracając do tematu. Ten biom jest według mnie no, przynajmniej z 5 razy większy od tamtego. Szczerze mówiąc. No bo jednak tu chodzimy dużo, dużo. Jest wszystko zarośnięte. Więc tak bez takiej mapy to ciężko tutaj się ogarnąć. Jak widzicie, ciągle idę do tego kwadracika, znaczy tego rombu. No ale ciągle jakoś tak. O dobrze, tutaj są jajka. Fajnie, tu są i pióra, i jest jedno jajeczko, więc super. Czy tu gdzieś możemy wyskoczyć na skały? Nie. No i dobra, no to lecimy dalej. Ja wiem, że tak chodzę po obrębach. Okej, tu jest chyba przejście, z którego przyszliśmy. Albo wyjście do zimowego. Nie, to jest do naszego Enena. To wiecie co? Ja chyba nie potrzebuję się wracać jeszcze. Szczerze mówiąc. Więc robiliśmy sobie kółko. Okej, to ja już na dobrą sprawę mniej więcej wiem, jak to wygląda, ta mapka. I mniej więcej w którą stronę są jakieś rzeczy, przedmioty, gdzie ja tam stawiałem. No to dobrze, no to teraz prosto. Tu jest ten niedźwiedź, który nas zabił w poprzednim odcinku. Nie, to sarna. Tutaj gdzieś powinien być ten niedźwiedź właśnie w tych rejonach. Bo my tu na lewo szliśmy właśnie. No jest sarna. Co my mamy? Wody nam brakuje. Więc woda nie jest za fajną rzeczą, że nam brakuje. My możemy sobie co? Te NN fruty zjeść, ale to on też tylko podnosi. Te Winterberries też. No nikt nam wody nie podnosi. No kokos już też nie. No trochę słabo. Jak zacznie nam spadać życie, to też już będziemy wiedzieć, że coś źle robimy. W sensie, wiecie, wody będziemy mieć za mało. No jest znowu tu woda, ale znowu pić. To powiem wam, że no słaba, słaba akcja, że znowu trzeba pić. No bardzo szybko ta woda schodzi według mnie, no okropnie, okropnie za szybko, nie? Bo dopiero co mieliśmy całe, chwilę pochodziliśmy i znowu mamy prawie pusto. O, i tu jest nasz shelter, który kończyliśmy. Poprzedni odcinek. Dobrze, ja nie będę, chociaż ja nie będę strzelał, no ale tutaj nie mieliśmy, więc ja w poprzednim odcineczku sobie poszedłem tutaj w prawo. Więc tutaj powinniśmy mieć
Tylko, że deszcz nie padał. Ja tam postawiłem to urządzenie, co łapie deszcz. No ale niestety deszcz nie pada i no pewnie nic z tego urządzenia. Dobrze, no ale mimo wszystko, jeśli trzeba nam będzie, to będziemy znowu stawiać garnek, bo to wiecie. No to nie ma innej rady, czy trzeba ten garnek stawiać za każdym razem. Tu jest jaskinia. Okej, okay, a i wzdłuż wody sobie pójdziemy. Tu widziałem, że można na drzewo wyjść sobie, ale tam na samej górze już patyki na tyle przeszkadzają, że jednak się nie da przejść. No i ratuje nas tylko spadnięcie do wody. Niestety. Także nie polecam takich akcji wyczyniać. Ale na dobrą sprawę dla chcącego nic trudnego, każdy może tam wejść sobie spróbować. Może mu się uda akurat wyjść, mi się nie udało. Troszeczkę ma mało picia i trochę mało mamy energii duchowej. Więc ja bym sobie energię duchową tu odnowił. A wodę mamy tutaj, życia mamy też troszeczkę. Właśnie bardzo mnie to irytuje, że to życie jednak zaczyna spadać, jak wody nam zaczyna brakować, a woda znowu szybko się wytraca. I wtedy nam zaczyna od razu życie spadać. Więc nie dość, że napijemy się z kałuży czy z jakiejś rzeczki, to dostaniemy te patogeny, które już nam życie zabierają. To jeszcze mamy niską wartość wody i też to zabiera nam, prawda? Więc no, jest na ten moment dużo rzeczy, które trzeba ogarniać, nie? Dobrze, tu sobie pooddychamy chwilkę. To wiecie, chwila przerwy na medytację. W tej grze to tak sobie tą medytację ciśnie twórca. Także lecimy. Myślę, że wystarczy już. Dobrze, lecimy dalej. Jak widzicie, fajna rzeczka jest. Tutaj przy środek właśnie fajna rzeczka płynie. Jest ładny lasek. No nie widziałem właśnie. Widziałem na ten moment chyba tylko tutaj glina jest. O, glina nam się super przyda, bo glinę ja potrzebuję. Gliny jest mało tutaj na tym biomie. Więcej było na tamtym poprzednim. Także na tym jest dosyć mało tej gliny. Więc ona nam się przyda. Nie wiem jeszcze do czego, ale na pewno nam się przyda, bo widziałem, że tam chyba niektóre rzeczy wymagały do budowy tej gliny. Więc na pewno nam się przyda. No i tu też widzę, o, jajeczko i piórka. Piórka nam się też przydadzą. Dobrze, czy my z tych skał jakoś zejdziemy, czy tak będziemy po skałach chodzić? Wydaje mi się, że po skałach sobie chwilę pochodzimy. Zastanawiam się, jak jest z bieganiem. Czy jak się biega, to na przykład woda się szybciej wytraca? No nie wiem właśnie. Dobra, tutaj ja bym się napił z tej kałuży, bo tutaj chyba mam domek za tym drzewem, z tego co pamiętam. Tak, jest tutaj domek, ale zobaczę, bo tutaj ten łapacz deszczu, ten deszczownik budowałem. No a czy on ma wodę? Ten deszczownik nie ma wody. No właśnie, tutaj mówiłem, woda nie pada, więc jest jak jest, nie? Deszcz nie pada, wody nie ma. Dobra, pij panie i żebyś się nie zaraził tylko mi tutaj. No i się zaraził, no dwa. Także on, wydaje mi się, że na 3 albo 4 razy się raz nie zarazi, a reszta to się cały czas zarazi, więc musimy sobie tutaj wybudować znowu garnek. Na szczęście możemy wybudować tutaj garnek. Także no... No szkoda, bo jest tylko ten jeden rękaczer, który działa aż woda będzie, no a z drugiej strony deszcz tu tak rzadko pada, że... Tak rzadko pada, że no nie, że to jest nieopłacalne, nie? To wtedy trzeba chyba budować ze 4 takie. Panie, czego pan to nie zapalił? Panie, dobra, bo to trzeba dołożyć. Okej, to dlatego nie zapalił, bo trzeba było dołożyć. Dobrze. Będziemy sobie robić kolejny lek na patogeny. Mamy tego 8, czyli możemy jeszcze ze 4 zrobić. Jak widzicie, no mega fajne paprotki. Bardzo fajnie to wygląda. Paprotka fajna. Tutaj mamy jakieś chyba alokazje, czy jakoś te się kwiaty nazywają. Tak, także no bardzo fajnie jest to zrobione. Tu chyba jest też ta alokazja. Wiem, że chyba też jakieś filodendrony mogłyby tu być. No, ale na ten moment bardzo sympatycznie, bardzo ładnie to jest zrobione.
Jest dużo tej zieleni. Dobrze, czy to już zrobione? Dobra, zrobione, wyleczone. Czy my coś możemy ugotować? No, widzę, że wszystko możemy. Zupa grzybowa. Możemy sobie nawet pieczonego ziemniaczka ugotować. Jak widzicie, też jest fajnie. Ale jest woda. Można z lodu robić wodę. I to jest, no... Ale biom lodowy jest dopiero na samym końcu. I on daje 100%, widzicie? 100% wody, nie? Więc no tak na dobrą sprawę troszkę słabe są te recepty, według mnie. Popatrzmy, co możemy skraftować. Survivalu coś nowego nam doszło. Tonic bottle, ale do czego byłby woda, butelka z tonikiem? No zobaczmy, no dwa gemy. Czy ona coś daje, czy ona nam dodaje wodę? No na ten moment, czy my to możemy zobaczyć? No jak widzicie, tutaj jej nie ma. Więc gdzieś skraftowałem, ale no inwentory zobaczymy. No jest to tonic bottle, no ale nie możemy tego, widzicie, no jest tylko, żeby wydropić, no. No, także no nie można tego jakoś chyba zabrać, no nie wiem, tutaj tej butelki też nie ma. Jest kanister, ale to ma 100% wody i może być tylko używany do tego, do podlewania tak naprawdę. Więc nie wiem, nie wiem, totalnie nie wiem po co jest ten tonic water. Znaczy, butelka na tonik, no ciężko mi powiedzieć. Hamak to ok. Tu jest lampka jakaś na głowę. No na tą sprawę, no naprawdę nie wiem, nie wiem skąd brać tą wodę. Aż tak wiesz, w takich większych ilościach, nie? No. Dobra, idziemy, zwiedzamy. Zwiedzajmy. Tutaj się coś robi, pali, nic się nie pali, nic się gotuje. Mamy trochę jedzenia i tu ja sobie zgaszę. Dobrze, żeby nam się nie wypalało. Tam nie, nam się chyba nie uda wyjść na te skały, więc przejdziemy sobie tędy, ale obawiam się, że znowu noc idzie. I nie wiem, czy chciałbym teraz ruszać, jak jest noc. Tak, to słońce już tak zachodzi dosyć szybko. Okej, ja bym sobie... Tak, za szybko, żeby spać, ale jak widzicie, no już jest no raptem godzinka chyba do tego snu. Dobrze, zapiszemy sobie tutaj, prześpimy się, pewnie za chwilkę jeszcze trochę pozwiedzamy, prześpimy się i pójdziemy sobie tam jeszcze pozwiedzać, bo tu już zwiedziliśmy, mam wrażenie, i ja od tamtej strony gdzieś zwiedzałem, więc tutaj moglibyśmy sobie przejść i troszeczkę pochodzić. No ale z drugiej strony to już noc idzie, więc nie chciałbym też tutaj za wiele chodzić. No dobrze, tu chyba gdzieś niedźwiedź powinien być, bo też coś pamiętam takiego, że on tu jednak był. Dobra, jeszcze i tak jest za szybko. No nie chciałbym się zgubić, wiecie, bo jak się zgubię, to nie wrócę do tego miejsca, jak się ściemni. I wtedy będzie jeszcze gorsza bieda, nie? Dla nas. Także, no jak widzicie, nie jest to jakaś... Nie ma tutaj jakoś super dużo tych zwierząt, prawda? Jest to tak umiarkowany stan tych zwierząt. Gdzieś jakiś jeden czy chyba ze trzy niedźwiedzie dopiero widziałem. Wilków chyba z siedem widziałem. No te sarny też jakoś tam nie chodzą, prawda, parami. No więc no nie jest tak, że za chwilę wam coś wyskoczy, coś was zabije. Także można sobie dać radę, nie? Całkiem na spokojnie. Dobrze, tutaj są do medytowania ruinki. To nas nie interesują. My na dobrą sprawę nie musielibyśmy spać, bo wiecie... no, to chodzi tylko o to, że jest ciemno i nie chciałbym na odcinku pokazywać, jak jest ciemno. Wiecie, to tak jak było z jakiegoś filmu, że zaraz będzie ciemno, tam krzyczał, nie? Także, wiecie, no nie chciałbym, że już tutaj powinien nam ktoś krzyczeć, że zaraz będzie ciemno. Że powinniśmy się zbierać do domu, nie? Ale w razie W to sobie wybudujemy szałas i się prześpimy, no bo co innego możemy zrobić, nie? Nie chcę tak 40 razy się wracać w to samo miejsce. Moje pytanko, czy ja bym tu dał radę wyskoczyć gdzieś, czy wyjść po tym patyku? Nie wiem. Może po to on tam jest zwalony, żeby po nim wyjść do góry. No moglibyśmy to sprawdzić. No sprawdźmy, ale no wątpię, żebyśmy mogli tutaj wyjść po nim do góry. No możemy to sprawdzić na ten moment. Chociaż trochę te patyki będą, widzicie, te triggery, te wszystkie, to nie bardzo działa na tych patyczkach.
No bo jednak blokuje, nie? Tutaj już jest wyżej. Okej, okay, tyle nam się udało przejść. No, powiem wam, że jakoś tak tutaj nam sprawnie to poszło, żeby tu wyjść. Tylko obawiam się, że jak wyjdę, to nie zejdę i wiecie. Bo wyjść to jest jedna sprawa, ale zejść później z drzewa to jest druga sprawa. Dobra, skoczmy sobie. Okej, okay, jesteśmy na szczycie. Czy tu coś na szczycie jest? Było tu warto wychodzić po coś? No chyba nie bardzo. Nic tu nie ma. Spodziewałem się, że coś tu będzie ciekawszego. Na pewno słońce jest i jeszcze przynajmniej tutaj. Dobrze, może nam się uda jakoś bezpiecznie zejść. O, widzicie? Tutaj jest piękny, piękny widok. Piękny widok zachodzącego słońca. Bardzo mi się to podoba. No jest po prostu mega. Jak widzicie te prześwity tutaj przez drzewa. No mega, mega, naprawdę. Ta gra świetnie wygląda pod względem graficznym. No zobaczymy, jak będzie dalej, prawda? No bo jednak taki mechaniczna rozgrywka jest. No jest ciekawa, ale mówię, no ma kilka elementów brakujących według mnie. Czy my tutaj mamy radę zejść w ogóle z tej skały? Bo nie chciałbym spaść i nie chciałbym, wiecie, pół życia sobie zabrać. Stamtąd nie widziałem, żebyśmy mogli zejść. A z tej? A z tej strony? No z tej strony też wygląda jak troszeczkę ostro zejście, ale może tu nam się uda hopsnąć. No dobrze, no ale ten moment zeszliśmy gdzieś niżej. Tylko właśnie, no najwyżej będziemy się na tych skałach budować, nie? No jest wysoko wszędzie, kurde. Okropecznie wysoko, ale damy radę zejść pewnie. No robi się dosyć ciemno, wiecie, ja nie wiem ile wy widzicie, ja troszkę widzę więcej. Przewiduję. Dobrze, mamy trochę mało jedzenia już. Tu jest jaskinia, mam wrażenie, że tu byliśmy. Może znajdziemy nasz szałas jakiś któryś, ale chyba nie. Wydaje mi się, że pójdziemy tutaj spać. Tylko gdzieś na ścieżce, bo tak mi się wydaje, że tu jest ścieżka gdzieś. Bo nie chciałbym, żeby znowu nas zaatakowały te pająki z tym, prawda? Dobrze, tutaj sobie wybudujemy kolejny nasz szałasik. Mamy trochę mało jedzenia. To ja sobie zjem. Dobrze, to możemy zjeść ze dwa razy i możemy tak, możemy się zapisać i możemy się przespać jeszcze tutaj troszeczkę. No panie, za wcześnie na sen? Jak? No, jak za wcześnie na sen? No panie, przecież jest 18, no to już jest ciemno. To o której się śpi? Od 19? No może od 19, dobra, to poczekamy tę chwilkę, prawda, to 5 minut nas nie zbawi, no ale ewidentnie już ciemna noc jest, kurde, ja już bym tu spał. Dobra, jest która? 19, tak? Tak, od 19 dopiero można spać. Widzę, że teraz jest okej, okay. Teraz nas pająki nie zaatakowały. Więc jest okej, okay, jak dla mnie. Super, wody też, no wodę trochę straciliśmy. Ale okej, okay, nic się nie dzieje. Jeszcze chwilkę sobie tu pochodzę, popatrzę. No i wydaje mi się, że będziemy za niedługo tutaj już zakończać, bo no, za dużo może nie zrobiliśmy, ale na pewno dużo zwiedziliśmy. Na pewno ten biom jest tu tak potężny, że będziemy go zwiedzać. Bo jednak musimy znaleźć te ruiny. Na pewno się będę kręcił 40 razy dookoła tych ruin, zanim je zobaczę. No niestety każde ruiny nam dają poziom i z racji tego poziomu możemy jakieś lepsze rzeczy tworzyć. No a też nie znaleźliśmy jakby no tych dwóch ruin, bo są trzy. Jedne udało mi się znaleźć wcześniej, a teraz jeszcze dwie, prawda? No te skały w ogóle mi tak wyglądają, jakby coś tu miało być. Takie te skałki są bardzo fajne. No ale tu nie ma nic i wiecie, i fajnie by wyglądało, jakby coś tu było. Tam widziałem kwiatka, to sobie to wezmę. No ale tu nic... A panie, tu jest wilk. Nie mów, że nic nie ma. Chłopie. Dawaj panie wilk, trzy strzały i leżysz. No, trzeba być przygotowanym. Dobrze, tak jak mówiłem, wiecie, no jednak... Jednak łuk trzeba mieć cały czas przy sobie. No jak widzicie, no udało nam się z tym łukiem teraz. Bo jednak wyskoczył nam ten wilk tak prawie, że na twarz, bym powiedział. Spodziewałem się, że tu będą jakieś... ruiny, a tutaj widzicie...
No wilk tam wyskoczył, więc no nieciekawie. Mam nadzieję, że jakiś wąż tam zaraz nie wyskoczy też. Dobrze, powiedzmy, że no prawie się zgubiłem w tym lesie już, wiecie. Mniej więcej wiem, gdzie jestem, ale... Ale każde to drzewo tak naprawdę wygląda tak samo, nie? Więc ktoś, kto nie ma orientacji w terenie, to on, wydaje mi się, że ta gra mu ciężko będzie wchodzić. Bo jednak tu trzeba trochę biegać i trzeba trochę się orientować, gdzie się jest, to po słońcu się nie da orientować. No, a tak naprawdę to gra się sprowadza do tego, żeby jednak znaleźć te ruiny, no i tyle w sumie. Szczerze mówiąc, można budować, ale ja nie wiem, czy to budowanie ma takie znaczenie w znajdowaniu tych ruin. Jeśli wiesz, jeśli by na przykład wymagali, że aby otworzyć ruinę, to trzeba, nie wiem, wytworzyć 20 jakichś cegłówek czy coś, no to spoko, to wtedy jeszcze to ma sens. Ale bez tego póki co nie ma sensu według mnie. Są ruiny, tu były pierwsze ruiny, więc to jest, tutaj zaczynaliśmy stąd naszego live'a. Znaczy naszego streamka. Przepraszam, odcineczek. Za dużo live'ów ostatnio robię. Także tak sobie w tym miejscu zakończymy. No zrobiliśmy kółeczko. Jest fajnie, jest przyjemnie. Kółeczko zrobiliśmy i no będziemy szli pewnie tak jakoś prosto, bo to wydaje mi się, że te ruiny są tak rozstrzelone po bokach gdzieś schowane. No, ale okej. Też tutaj zaczynaliśmy. Tutaj zakończymy, także ja dziękuję wam wszystkim za to, że byliście i oglądaliście. Mam nadzieję, że taki odcinek troszeczkę wam się podobał. Bardziej spokojny, zwiedzanie. Jeszcze raz zwiedzanie, póki nie znajdziemy ruin, nie pójdziemy dalej do innego biomu. Ja wam dziękuję na ten moment i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.